Teraz się puszczam. No. Dobra, o kurde, ja się tu lepiej w inne miejsce ustawię. Dobra. Lucjan? Tak? A czy my teraz stoimy... Wiesz co? Lucjan, my źle jedziemy. No. To nie jest ta Czemu? Droga. Ja no wiem, zobacz na mapce. Ale tu jest szybciej. Ale jest pośrodku wysepka. Ale wiesz co tam jest? Nie wiesz co tam jest. A nie. Jak się wtrąbimy? No nie no, wiem. Właśnie. Wiesz co, lepiej, no lepiej, wiesz co, powiem ci tak, lepiej podążać przetartymi szlakami, Lucjan. Nie zawsze, ja jedę tu na żywioł. No dobra, to ty jedź na żywioł, a ja jadę przetartymi szlakami. Nie ma sprawy. Chociaż to by był błąd rozdzielić się w tym momencie. Damy radę, ja jeszcze tam mam cysternę do pomocy i drugi pojazd na warsztacie. Poradzimy sobie. O, grzesz w mordę. Ja się zakopałem. Tym niebieskim. Pomóc ci znowu? Czekaj, momento. Dobra. Nie, to jest... Wiesz co, ja tam... Ty masz... Bo ty jedziesz czym? Mazem, nie? No. No, to ty możesz sobie tam pozwolić jechać. Ale jaka mazami, tak. To ja nie. No nie wiem, też może tu utonąć. No. Nie jest taka łatwa sprawa. Ty mazem tam sobie możesz pozwolić jechać. Ale tu nie jest głęboko, wujek. Naprawdę tu nie jest głęboko. Jak przejechałem koło tej wysepki, jeszcze ani razu nie zanurzyłem się do okna. Próbuj. Próbuj, ja ugrzęzłem! A, już idę do ciebie. Tylko maza tu odstawię w miarę takie konkretne miejsce. To jest właśnie dobra, to, co Adrian też stać. Mówi. Szkoda, że nie ma tutaj czegoś takiego. No. Że... Czekaj no, bo dałem chyba sobie radę. Jak coś, to się podczepiaj. Czekaj, moment. Poczekaj tutaj, Lucjanie. No. Bo ja cały czas z uporem maniaka... Wiesz, co próbuję zrobić. Chcesz jednak. Tak. Z uporem maniaka. Trudno. Musimy dać... Nie jest tu naprawdę głęboko. Naprawdę jest droga przejezdna. Wiesz co, zaufam ci. Naprawdę jest przejezdna. I robi się dzień. Przejechałem mazem naprawdę bez najmniejszego problemu. Ani przez chwilę, wiesz, nie zwolnił. Nie no, zaśtem mi ugrzązł tutaj! Masakra. Już. Dobra. Dziupte. I come on. Pięknie pracuje ta wyciągara. Come on. Damy radę, spokojnie. Nalajcie, idzie jak trzeba. Puszczać? Tam się puszczę. Ty się puść. Jakie tu teksty lecą. O Boziu, kochany. Dobra. No, jak rozmowa koleżanek. Koleżanek? No wiesz co? No co no? I się pociepiej. No, gdzie tu jest ten punkcik? No gdzieś ten punkcik? Ale zlamiliśmy. Czemu? Co zlamiliśmy znowu? No z tym całym drewnem. Z obliczeniami. Ja nie wiedziałem, że tu jest aż 6 ten mas może tego przenieść. Możesz mi powiedzieć, dlaczego tu teraz nie mam punkciku do podczepienia? Może się nie... A nie, odczepiłeś się. No. Gdzie są te kropeczki? Ach! Teraz ja zlamiłem. Nie może być kropeczek, gdy nie mam odpalonego silnika. No, nie może no. być. Pał i Wiobaśka. Dziś, bo to dziś. Będzie? Coś z będzie, tego? Będzie. A jak nie będzie, to też będzie. Gdzie ty jesteś, do diabła? Ja już jestem po drugiej stronie. Ech, no Lucek, ty normalnie... I to jest właśnie to, co ci mówiłem wcześniej. Ty masz w sobie ducha rywalizacji, a nie współpracy. To ja może się wbiję tą cysterną do wody i cię będę asekurował. Czekaj, gdzie ty w ogóle jesteś? Którym ty pojechałeś? Prosto, tak jak ty masz tutaj przez wysepkę. Wziąłem wysepkę od lewej strony.
Od lewej strony wziąłeś wysepkę. Od lewej. Dokładnie tak. Dobra. No. Dobra. Nie ma opcji, żeby inaczej. Dobra. Ja umrę jako męczennik. Nie, już cię widzę. Widzę cię. Rozmytego, ale widzę. Dasz radę. To naprawdę jest bliziutko, jest płyciutko. Ja się teraz pociskam. Sam siebie pociskam. Ty, ten niebieski mi ugrzązł, a pocisłem się pomarańczowym. O, muszę to zobaczyć. Cieniu Roza, teraz już grzęzłem na święty amen. Niemożliwe, ja tu ci pomogę. A ten co tak się stopił tutaj, czy wtopił w ziemię? Ja dziękuję. Dobra, inaczej, ja cię będę sekurował. Nie, no ty z tym swoim, tym to sobie wyjedziesz tym swoim mazem, a ja tymi kamazami to mogę nie, sobie tutaj. Nie, ja cię tym będę asekurował, tym będę cię asekurował. Nie, wiesz co? On... Niestety muszę zrezygnować z tego zaprzęgu. Nie. Z mojego zaprzęgu, ty się tu podczepiaj. Tak, no. Dawaj, dawaj. Damy radę, w ten sposób na pewno. Dobra, jadę niebieskim, bez kombinowania. Oj, 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 dawaj, oj, nie wywróć dawaj, się. Dawaj, 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 nie dawaj, dawaj. Nie wywróć się. Dawaj. No i co? Zaraz lina pęknie. Co pęknie? Nic nie pęknie. Nie wyciągniesz mnie. Tylko ja się zakopałem. Czekaj. No i co? Nic, nic. No i jeszcze raz. Ja to no. naprawię. O kurde. Co ty taki ciężki jesteś? Czekaj, bo się rusza. Milimetr po milimetrze się rusza. Czy ty czasem gdzieś się nie zahaczyłeś? Nie. Dobra, jedź, jadę, jadę, jadę. A czy próbuję? Dawaj. Próbuję. Ja, może ja się zahaczyłem. No, całkiem możliwe, teraz się zahaczyłem. Jedź. Okej, udało się. Jest. Skręcaj na lewo, bo tutaj jest gałąź i się można zahaczyć. Dobrze, ale ty mnie odczep. Poważnie? Nie, lepiej tak przejedziemy. No to wio, to jedź. O kurde, nie, jest dobrze. Możesz jechać szybciej? Tak, próbuję. Ja zamykam oczy, ja na to nie patrzę. Damy radę, tu jest naprawdę płyciutko. Płyciutko? Mi uszkodzenia rosną jak szalone. Mi też. Wyluzuj, damy radę. Nie, nie damy rady. Damy! Jeszcze mamy drugie podejście z tym drugim co. Ja mam 505 uszkodzeń na 600. Damy radę. Trochę wiary. Lucek, jak się zabije, to cię zabije. Jeszcze mamy drugą opcję. Tam jest z przodu maz, który na pewno cię wyciągnie. Jak ja nie odpalę silnika, gdy się zatopię całkowicie, to dupa zbita. Ile masz uszkodzeń? 505 na 600. I rośnie. 506. Damy radę. Ależ mówię ci, że dam radę, no. Lucek, mi serce bije jak myszy. Czekaj, gdzie jest mój Samsung? On mierzy puls. Ja muszę zmierzyć pulsa. Ty mnie wykończysz. Damy radę. Ty mnie wykończysz tutaj żywcem. Tylko nie wpiernisz się w maza. A co on tutaj robi? Stoi. Raczej se... Dla niego to jest płcizna. Zobacz. Ożysz ty w życiu. Dobra, ja się zakopałem troszeczkę, ale już się odkopałem. Damy radę, damy dawaj, radę. Dawaj. 507 na 600. I wracamy się po tego pomarańczowego. Serio? No, czy ja teraz wyglądam jakbym żartował? Postawimy tego na drodze i jedziemy po pomarańczowego. Ale to już mazem. No to już jak sobie życzysz. 559 na 600. 572 na 600. Nie, damy radę! 586... 586 na 600, kto da więcej? Kto da więcej? Tylko teraz będziesz musiał powoli jeździć. Ja się już kopcę. Ostrożnie. Ja mamy też. Mamy jakiś warsztat? Nie, nic nie mamy. Tu już coś mi szczela, już coś pstryka. Wiem, ale jeszcze jest inna opcja. Jeszcze mamy przecież w warsztacie tego. Ja mam drugi pojazd niebieski i na niego mogę wziąć furgonową.
Tak, tylko że już mija 90 minuta filmu. Damy radę. O kurde. Jak się kopci z niego, bucha coś. Coś strzela, coś świszczy, no. Coś błyszczy. Jać. Ty, coś mi się pali. Coś mi się kopci. No. No. Dodali to ostatnio właśnie. Ja się palę, to do pracy, ale... Oj, to się dobrze nie skończy. Skończy się dobrze. Nie, żebym był pesymistą, wiesz, ale... Damy radę. Ile masz paliwa? Paliwa, panie, to ja mam 268. 7. To jeszcze dużo. Wyjedziemy po tą górkę? Spokojnie. Poczekaj, wujek, ja się na chwilę odczepię. Poczekaj. Jak ja tu stanę, podjadę, to nie ruszę. Ruszysz. Jak ja podjadę, to cię wyciągnę. O, i teraz. Dobra, jedź. No. Okej. Okay. O, i teraz cię wyciągnę. No. Hop i hop. Wiesz, o co chodzi, nie? Wie. Okej. Okay. Widziałeś? Ekstra. Ja przez ciebie dostanę zawału serca. Damy radę. Wiesz co? Naprawdę. Oczywiście, że damy radę, straszne. Z jednego powodu. Jesteś szalony, a szalonym zawsze się udaje. Poważnie, to nie jest nic wielkiego. Gdzie się tego nauczyłeś? Need for Speed Underground czy Most Wanted? Tam nie ma takich zaawansowanych taktyk. Ja muszę wziąć taką dietę, którą ty masz, serio. Dobra, to już sobie poradzisz. Tak, ty wracaj się teraz po te twoje... Pomaza. Tak. Odczep mnie. Odczepiaj się. Ty mnie musisz odczepić. Właśnie? Mhm. Dobra. Już tutaj śligam. Okej, ja się odstawiam na bok. Coś mi pstryka, coś mi się pali. Masakra. I idę po mojego... Wielkoluda. Czy dojedziemy, proszę państwa? Oto pytanie. Oczywiście, że dojedziemy. Czy damy radę? Czy to drzewo się przede mną położy? Nawet się zmiażdżyło. Ty, mam złe wiadomości. Nie cierpię złych wiadomości. Ładunek mi się wywalił. No, szajse! Nie, żartowałem, jest wszystko okej. Okay. Lucek! Bo coś mi się wydaje, że po raz pierwszy podczas naszej znajomości poczujesz mojego laćka. Nie. Jak ty będziesz mnie doprowadzał do takiego stanu, po prostu wiesz, zachwiania emocji. Gwałtownych. Nie. Zachwiań emocji. Damy radę. To nie jest na moje nerwy. Ten odcinek chyba będzie trwał z 2 godziny. Ale my musimy. Nie musimy. Zaraz skończymy. Tak, chyba ze sobą. Normalnie. Ej, ja nawet z tą nie zaczynałem, okej? Okay? Ja tu mam tak, petardy, te fajerwerki, zimne ognie, wszystko ognie. W jednym mam tutaj w tym kamazie. No i kto ma takie wyposażenie jak ja? Nikt. Co? No nikt nie ma. Nie ma takiego wyposażenia. Takiego tuningu no, nikt nie ma. Tuning jak i to wiesz, zdobyłem sobie w wodzie wszystko. No. Go. Musimy po prostu dojechać do celu. Po trupach, ale musimy. 586 i stoi w miejscu. 586, poważna sprawa. Na 600! Na 600, właśnie. Dlatego powoli, ale no skutecznie. No wiesz, na piątkę nie wrzucę. Nie ma szans. W razie czego tutaj chyba jest taka możliwość, żeby ciągnąć samochód zepsuty, nie? To znaczy, wiesz, ja bym tutaj miał większy power, gdybym tutaj na manualu jeździł, ale mi się nie chce, no. No, rozumiem. Więc tym bardziej, wiesz, ci, co się pieklą pewnie, gdy nas oglądają, czemu nie jeżdżę na manualnej, to docenią trud i potencjał wyzwania, jakie sobie obrałem. Dokładnie. Tak. Ale ten Maz robi tu robotę, naprawdę przez wszystkie przeszkody. Tylko boję się
skarb, bo on może się łatwo przechylić i cały ładunek stracić. Pytanie podstawowe brzmi, dlaczego droga do celu zawsze jest dłuższa? Już masz naprawdę niedaleko. Na wyciągnięcie ręki. Ja nie wiem, czy ja się nie spalę do tego czasu. Nie, spokojnie. Ty słyszał te oddźwięki. Ja wiem, ja je słyszałem, bo Maz jeszcze gorsze wydawał, zanim go naprawiłem. Ale to są takie dźwięki petard z Dying Light, skrzyżowane z dźwiękiem skrzypiącej szafy albo łóżka podczas kopulacji dwóch, naprawdę, nie wiem, ciężkich ludzi. Coś w tym jest. Jejku, jakie mam skojarzenia. No to coś się chyba szykuje dzisiaj na wieczór. Skąd mi się to bierze? Coś się dzisiaj szykuje na wieczór. No 50 twarzy Ergleja. O, aż tak, ostro. Ale słyszałeś, co powiedziałem? Ergleja. 50 twarzy wujka Bohuna. O, cieniu. Mamy tytuł odcinka. Masakra. Ty, bo jeszcze mi się uda i dojadę. Dochodzę! Do celu! Ja wrzucę 4 punkty, ty wrzucisz 6 punktów i powinno być. Powinno być. Jak zdobędziemy tego achievementa, że zdobyliśmy tutaj, proszę. Znaczy, ja tutaj już nie zdobędę, bo już miałem tutaj chyba zdobyć. No, ale ja zdobędę. Ja nie zdobędę, bo ja tutaj już dojechałem do celu z Adrianem, więc ja niestety. Niestety. Czekaj, my musimy tutaj leciutko chyba skręcać. Ty już jesteś przy mnie, dobry jesteś. Kurczę. No ten Maz jest dobry, on tu naprawdę się nie kopie. No, widzisz, to ja mam tutaj większą drogę krzyżową. Powinni tutaj, wiesz, dać mi dodatkowe profity. Za to, że ja się męczę kamazem, a ty poszedłeś na łatwe i wziąłeś sobie Maza. Oj tam. Trzeba dobierać odpowiednie narzędzia do odpowiedniej pracy. Ja już rozumiem twoją strategię, no bo kamazem nie da się driftować, a Mazem da. Oczywiście. No wiesz, skądś musiał mieć te nawyki. Dobra, rozładujesz się. Ale za to uratowałeś mi dróbsko, to się ceni. Dokładnie. No i co? Próbuj się rozładować. No i co? Nie możesz się rozładować? No i co? Pyk. Yeah. Poszło. Teraz już tutaj... 4 na 8. Czekaj, ja się wycofam. I nareszcie się ta ciężarówka nie wywraca podczas cofania z tą przyczepką. Mhm. Bo wtedy to była tragedia, cofanie z tym pieroństwem. Nie spaliłem się. Dobra, wjeżdżaj. A jestem ciekawy, co się stanie. A, już wiem, co się stanie. Nie wybuchnie. Dobra. Teraz tylko odpowiednio się ustawić. No ty zdobędziesz achievementy na pewno, jak tutaj nie się nie rozładowałeś jeszcze. Ja nie wiem, czy tam okay. Ma swoje. Uwaga! No. Yeah! Ta-da! Yes! Dopięliśmy swego! Współpraca! Tak jest. Współpraca podczas powodzi! Tak jest! Yeah. Matka natura 800, może nam naskoczyć! 884 litry zużytego paliwa. To co, jedziemy odblokować tego ostatniego? Co? Nie! Jak już mamy, a czy chcesz? Ja bym pojechał. Tak? Bo to, chociaż nie, bo to w sumie i tak już jest ukończone. No, jest ukończone. Nie, no nic więcej ty nie dostaniemy, wiesz, no. Mamy, no. Tak, dostarczone 10 na 8, więc dopięliśmy swego. To znaczy, wiesz, gdyby przez tą wodę można było przejechać tak, jak sobie planowałem, to okej, okay, nie? No. Ale teraz nie chcemy się już tam wracać. Mazem byśmy tam spokojnie dojechali. No to co, chcesz? No to dobra, to chodź, szybki szpil. Ja już tutaj jestem, przy tym. Dobra, niech ci będzie, dogrywka. Dogrywka. No, słuchaj. Dobra, kto pierwszy? Kamaz rusza. Ty, a ty jesteś z tamtej strony, o. Tym Mazem. To znaczy, wiesz, mam niskie uszkodzenia, więc jest szansa, że coś z tego będzie. I już ugrzęzłem. I już tu jesteś mi potrzebny. Gdzie ty jesteś w ogóle? No, no gdzie? No, kamień jest, zapomniałeś, gdzieś o, my się... O nie! No. Weź Maza, tam nic stamtąd nie wyjedziesz. A ty nie możesz mi tu pomóc? Dobra wujek, darujmy sobie ten pojazd.
Dobra. Nie, bo ja już muszę iść, naprawdę. Się umówiłem już... Aha, bo ty coś mówiłem. No bo wiesz, dałbym radę, nie? Dałbym radę. Okej, dobra. Bo ty jesteś umówiony, zapomniałem o tym na święte amen. No, w sumie spoko. Ja też, ale ja dopiero na siódmą, także ja mam jeszcze trochę czasu, a ty już nie. No, ja już muszę lecieć. Dobrze, moi drodzy, niestety na dogrywkę nie mamy czasu. Zresztą zajęliśmy wam już o ile czasu, proszę bardzo. Godzina 40. Godzina 40. Także wystarczy tego na dzień dzisiejszy, ale tak nas to dzisiaj wciągło, te bagno tak nas dzisiaj wciągło, że chcielibyśmy jeszcze, chcielibyśmy więcej. No, ale moi drodzy, jak to bagno, no wciąga, prawda? Z tego bagna na szczęście wyjechaliśmy. Udało nam się zdobyć wszystkie tutaj wykonane, znaczy wszystkie zadania postawione. Wszystkie są wykonane, niebieska poświata jest i to się liczy. Jesteśmy, można powiedzieć, coraz to lepsi w te klocki. No wiadomo, że pojedynkę tutaj ciężko by było. Znaczy, może dałbym radę, ciężko. Ale trzeba byłoby się więcej wiesz, napracować, nie? No, na pewno. Tak czy inaczej, Lucek mi pomógł, dziękuję Luckowi za wspólną grę. No ja wzajemnie, ja też tu miałem problem wielki. No i być może jeszcze się spotkamy i postawimy tutaj się w roli, że tak powiem, ofiar losu, które walczą z przeciwnościami matki natury. A jeśli oglądają nas twórcy tej gry, to czekamy na trudniejsze mapki, a nie takie jakieś powodzie. No właśnie. Niech dadzą powódź i w górach. To w ogóle ma będzie się pytam, przecież takie mapki to my na śniadanie łykamy. No. Dokładnie. Powódź w górach. Dalibyście coś jakiegoś, wiecie, no. Nie? No. Nie wiem, jakieś dinozaura jeszcze, który by pożerał wszystkie te pojazdy. No teraz to cię poniosło. No dobra. Ale jakieś ciężarówki, którymi można podliftować. Teraz nie poniosło. Tak czy inaczej, dziękujemy wam za widownię. Myśmy się dobrze bawili. Mam nadzieję, że wy również. Dziękujemy wam. Do zobaczenia na obu kanałach. Na razie. Na razie, pa pa. Pa, pa.